Jak wskazują eksperci, przed Donaldem Tuskiem i jego rządem wiele wyzwań. Sondaże pokazują jednak, że nie wszyscy Polacy są zadowoleni, że to właśnie lider PO stanął na czele Rady Ministrów. Po tym, jak Mateusz Morawiecki nie uzyskał wotum zaufania dla swojego gabinetu, to Sejm wybrał premiera. I tu zaskoczenia nie było, bo też jedynym kandydatem na to stanowisko był Donald Tusk, którego zaproponowała Koalicja Trzeciej Drogi, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy. Jak pokazują sondaże, nie wszystkim Polakom ten wybór się podoba, mówi politolog Marcin Drewa. Bardzo dużo ludzi pamięta tym, kim był Donald Tusk. Za jego rządów obniżono emerytury, za jego rządów stawki praktycznie były, za które ludzie pracowali, były bardzo niskie. Nie było wyjścia do ludzi pracy, do rodzin, więc tutaj jest bardzo ciężko będzie przekonać do Donalda Tuska ludzi, którzy to jeszcze pamiętają. Przed Donaldem Tuskiem i jego rządem wiele pracy, tym bardziej, że zapowiedzi i obietnic w czasie kampanii wyborczej padło wiele. Do tego dochodzą wyzwania związane chociażby z sytuacją gospodarczą czy geopolityczną. Zobaczymy, czy oni sobie poradzą w środku, w koalicji rządzącej już. To jest, inaczej się prowadzi kampanię, a inaczej się bierze odpowiedzialność za Polskę, inaczej się po prostu rządzi. Wszystkiemu na pewno bacznie przyglądać się będzie opozycja, która, jak wskazuje ekspert, nie będzie opozycją bierną. Będzie zapewne opozycją, która będzie wytykać błędy obecnemu rządowi Donalda Tuska. Widzimy tam wielu doświadczonych polityków, którzy zasiadali w rządzie, więc doskonale znają realia rządzenia, ale też wyzwania Polek i Polaków. Myślę, że tutaj będą mocno się przyglądać temu, co zapowiadał Donald Tusk. Ale też temu, co z tych zapowiedzi będzie wynikać.